Pani marszałek, Wysoki Proszę Sejmie, panie premierze, szanowny panie pośle, skala wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych dla Polaków, osób fizycznych i przedsiębiorców wygląda następująco. W 2009 roku 707 tysięcy, w 2010 roku 1 milion 50 tysięcy. Czy pan występuje w imieniu lobby finansowego, ten pan, co tam krzyczy teraz z tych środkowych rzędów? Jeżeli nie, to proszę mi nie przeszkadzać. W 2011 prawie milion tytułów egzekucyjnych. Do miliona Polaków zapukali komornicy bez uprzedzenia, bez żadnego uprzedzenia, żeby egzekwować tytuły, które nie zawsze były wystawione zgodnie z rzeczywistością. I proszę państwa, pani marszałek mówiła, że niedługo wakacje. Panie pośle Niesiołowski, także niedługo będzie pan mógł odpocząć, żeby mniej nerwowo reagować na wystąpienia, z którym pan się nie zgadza. A teraz proszę mi nie przeszkadzać. W związku, więc ponad milion tytułów egzekucyjnych i jeśli chodzi o możliwość skorzystania z sądu, bo czyli wystąpienia w procesie przeciwegzekucyjnym. Słuchajcie, proszę państwa, 50 osób tylko skorzystało z tej możliwości wystąpienia przeciwegzekucyjnego na milion wniosków, czyli 50 osób w zasadzie błąd statystyczny. Banki nam mówią, że świadczy to o tym, że tak wspaniale wystawiają te tytuły, że nie ma żadnego sporu, że wszyscy jak te owce poddają się strzyżeniu prawie że dobrowolnie. Ale ktoś, kto myśli logicznie i wie, że jest milion tytułów wykonawczych, to wie, że na milion tytułów nie może być 50 spraw spornych. Jest wiele, wiele więcej, ale dzisiaj Polacy, którzy są poddani temu tytułowi, nie mają żadnych szans w starciu z ogromnymi instytucjami finansowymi. Możliwość wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego pozbawia ich możliwości obrony. I w dyskusji na temat tej ustawy wystąpił poseł Platformy Obywatelskiej i uzasadniając wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu, zacytował, prawie wyłącznie zacytował opinię Związku Banków Polskich, czyli instytucji zainteresowanej, instytucji lobbystycznej. W ogóle nie zacytował ani nie powiedział swojego zdania na temat, jakie na ten temat zdanie mają konsumenci, przedsiębiorcy, wyłącznie tylko Związek Banków Polskich. Ja się chciałem zapytać, czy Platforma Obywatelska, która mieni się obywatelska, i kieruje wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu, pytanie, czyli odmawia dyskusji w Sejmie nad tak ważnym problemem dotyczącym milionów Polaków, czy to jest rzeczywiście postawa obywatelska? I jeśli chodzi o to drugie pytanie pana posła Matuszewskiego, to tutaj jest właśnie pismo podpisane przez ministra, sekretarza stanu pana Mieczysława Kasprzaka, obecnego tutaj na sali posła, w którym to piśmie Ministerstwo Gospodarki kieruje do Rady Ministrów projektowaną regulację, kieruje do Rady Ministrów projekt założeń dotyczący ograniczenia działania bankowego tytułu egzekucyjnego. Ograniczenia. Między innymi w tym projekcie mówi się o tym, żeby obywatela Polaka powiadamiać, zanim się wyśle komornika, żeby bank miał obowiązek powiadamiania Polaka. Proszę państwa, co się stało z tym projektem? On, jeszcze powiem, że zawiera opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów i Rzecznika Praw Obywatelskich. Akurat tych instytucji, o których Platforma Obywatelska zapomniała, składając wniosek o odrzuceniu w pierwszym czytaniu. Wszystkie opinie są miażdżące dla funkcjonowania bankowego tytułu egzekucyjnego. Wszystkie. I ja zacytuję krótko tylko trzy. To jest cytat z dokumentu Ministerstwa Gospodarki. To nie jest dokument opozycyjny. To jest poważne badanie przez Ministerstwo Gospodarki skutków działania bankowego tytułu egzekucyjnego. Cytuję pana ministra Mieczysława Kasprzaka, obecnego tu na sali.
W rzeczywistości jednak to ucywilizowanie egzekucji bankowej jest pozorne, a zgodę dłużnika na egzekucję bankową trzeba uznać za fikcję. Z uwagi bowiem na pozycję kredytodawcy względem kredytobiorcy, bank zawsze zdoła wymusić na dłużniku stosowne oświadczenie. Drugi cytat. Ustalenie bowiem, czy dochodzona przez bank należność rzeczywiście istnieje i czy została ona wskazana w BT we właściwej wysokości, wykracza poza zakres kognicji sądu przy nadawaniu klauzuli wykonalności. Sąd w postępowaniu klauzulowym nie jest również powołany do oceny ważności postanowień umowy zawartej przez bank z jego klientem. Proszę Państwa, to jest przerażające, w jakiej nierówności jest konsument, Polacy i przedsiębiorcy polscy w stosunku do banków. Te cytaty to pokazują. Ostatni cytat. Sąd w postępowaniu klauzulowym nie jest uprawniony do oceny ważności postanowień umowy zawartej przez bank z jego klientem. Zatem celem postępowania klauzulowego nie jest badanie istnienia roszczenia, jego zasadności oraz czy nie uległo ono przedawnieniu. Nie jest badanie istnienia roszczenia, zasadności. Przecież to jest po prostu stawianie Polaków i polskich przedsiębiorców w sytuacji bez wyjścia. Ja tylko przypomnę sytuację wytwórni makaronów Malma, która została zniszczona przez BTE. Przypomnę opcje walutowe. Wiele firm zostało zniszczonych albo obrabowanych ze swoich środków. Właśnie za pomocą bankowego tytułu egzekucyjnego, gdzie konsument, klient nie ma żadnych szans. Tutaj jest napisane, sąd nie bada nawet istnienia roszczenia. Bank sobie może wydumać jakąś umowę, wysłać BTE, przejąć firmę na własność i w przypadku opcji walutowych dokładnie to zrobił. I teraz już kończąc, bo wiem, że Państwo się śpieszycie na wakacje, pan poseł Niesiołowski potwierdza, że już chętnie by poszedł na zieloną trawę odpocząć. Proszę kontynuować, panie pośle. Więc chcę się zapytać, dlaczego, i tu jest pytanie do premiera Tuska, patrzę panu w oczy, pana premiera Tuska, i patrzę panu w oczy, dlaczego pan ten dokument wysłał ad acta, ponieważ ten dokument, który przeszedł, czytam, projektowana regulacja została pozytywnie zaopiniowana przez zespół do spraw programowania prac rządu. Czyli był w programie prac rządu i dokument, który miał ograniczyć działanie BTE. Zespół wyraził także zgodę na dalsze procedowanie projektu. W ramach prac nad projektem założeń przeprowadzono uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje społeczne. Panie pośle, wszystko przeszło pytanie pana odpowiedniu. Klubu już wyczerpało limit pytań. Pan miał odpowiadać, a nie pytać. Nie chce się zająć problemami milionów Polaków. To jest ważna sprawa. Bardzo ważna sprawa, dlatego też, panie pośle, do rzeczy. Ale ja mam prawo do rzeczy. Odpowiedzieć na zadane pytania. No właśnie. I proszę odpowiadać na zadane pytania. Już odpowiadam. Pytam się pana premiera Tuska, dlaczego nie tylko projekt opozycji chce wysłać do kosza, dlaczego wyrzuca dobry projekt, który opracowało Ministerstwo Gospodarki dotyczący ograniczenia działania BTE, obrony Polaków, dlaczego wyrzuca do kosza. Przecież patrząc na to, co pan robi, można nabrać podejrzeń, że pan słucha się lobby finansowego, wyłącznie lobby finansowego, nie patrząc na interes milionów Polaków. Dobra, w związku z tym teraz apel do wszystkich tutaj. Państwo nie, przez to za nie chwilę jest czas na apele, guzik, panie pośle. Jeśli panie pośle, wyrzucicie to ten nie projekt, jest czas na apele. Dziękuję panu. Dyskusji. Dziękuję panu.